Witam, dzień dobry. Wzięło mnie dzisiaj na taką pogaduchę, takie pogadanie. Tak sobie myślałem o paru sprawach zawodowych. Wyniknęły mi takie bardzo dziwne skojarzenia w moim mózgu. Oczywiście wygenerowany przez wiele skojarzeń z świata zewnętrznego. Pierwszej chwili, w pierwszej myśli, tak sobie pomyślałem, że właściwie co to jest program? Pisałem program w Basicu albo w Basicu. W każdym razie wiadomo, że jest taki bardzo prosty, darmowy program, który potrafi liczyć tylko przy użyciu liczb całkowitych. Oczywiście jeszcze oprócz tego, że jakieś tam pierwiastki potrafi wyliczyć, wstawić i uwzględnić. Ale podstawowe zmienne to są integer, czyli takie całkowite i wszystkie wyniki, jak się ich użyje, wychodzą zero, no bo jeżeli się coś podzieli, no pomnożę to nie, ale jeżeli się podzieli, to wychodzą same zera. No bo najczęściej coś jest podzielone, jest mniejsze od 1. A jak jest mniejsze od 1, to część całkowita jest 0. I wychodzą same zera. I w tym momencie, jak się zastosuje taki zwód, że się zacznie liczyć w mniejszych jednostkach. Czyli nie w metrach, tylko w centymetrach, albo w milimetrach, albo w nanometrach, mikrometrach, nanometrach i tak dalej, to w tym momencie liczby stają się silnie dodatnie, czyli znacznie większe od jedynki. A jeżeli są znacznie większe od jedynki, to dużo łatwiej jest je podzielić tak, żeby wynik też był powyżej jedynki. I wtedy wszystkie liczby okazuje się, że dają poprawne czy interesujące wyniki, wszystkie obliczenia, bo wyniki zaczynają wychodzić niezerowe. Czyli jak gdyby to zrównanie do zera, no to jak gdyby bardzo tutaj w tym momencie pozbycie się tego narzutu równania do zera, no powoduje, że w ogóle cokolwiek można obliczyć. Porównać, obliczyć, zobaczyć, co jest większe, a co mniejsze. Bo, no bo nie uwzględnia się któryś tam miejsc po przecinku. Nawet pierwszego się nie uwzględnia. Mierzy się w całkowitych jednostkach. Bez względu na to, jak małych jednostkach, to całkowitych. I tak sobie pomyślałem, w tym momencie, kiedy pisałem ten program, to no, miałem takie trudności, znaczy nie trudności. Takie spodziewane właściwie komunikaty otrzymywałem, że coś jest nie tam, gdzie powinno być, że coś powinno być wcześniej, albo później, albo coś się powinno wcześniej zadeklarować, powiedzieć, że się będzie tego używać. No i w tym momencie pomyślałem, co to właściwie jest program? Program to jest porządek. Jak pomyślałem porządek, no to porządek to jest po porządku. Najpierw jest rządek, a potem jest porządek. A jeżeli rządek, to co to jest rządek? Rządek to jest taki mały rząd. To jest taki wielki rząd. Wielki rząd, który jest bardzo mały. I w tym momencie bardzo mały rząd to jest rządek. A porządek jest po rządzie. Rządzi, rządzi, rządzi ten mały rządek. A potem jest porządek. Jak już porządzi, no to jest uporządkowany. Tak sobie pomyślałem, że po prostu program to jest układanie poszczególnych poleceń, pojedynczych poleceń w szeregu, w pewnym rzędzie, w pewnym rządku. Można powiedzieć w pewnym rządku, w pewnej kolejności. I jak gdyby
tym się różni interpreter od kompilatora, że interpreter wykonuje po jednej instrukcji i wykonuje. I wykona jedną, to czeka, potem wykonuje drugą. Nie czeka, ale wykonuje drugą następną w takich wyraźnych kawałeczkach. Jak ją wykona, to ją wykonał i koniec. Teraz się już może zająć następną instrukcją. Pierwsza została zakończona i następna się rozpoczyna. To jest interpretacja poleceń, a jeżeli się zrobi z tej z kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy poleceń jakąś całość, której nie można wywołać po kawałku, nie można wskoczyć do środka i wykonać ją od pewnego miejsca, albo wykonać ją tylko do pewnego miejsca, a nie zakończyć i wyskoczyć z niej wcześniej, to w tym momencie taki program jest kompilowany. Kompilowany jest tak chociażby, żeby zablokować przerwania, żeby nie pozwolić na niewykonanie programu do końca. DI, czyli Disable Interrupts, wyłączenie przerwań powoduje, że że procesor nie zareaguje na żadną instrukcję inną, oprócz tych, które musi wykonać, które rozpoczął. Tak, i teraz to tak sobie pomyślałem, porządek. Program to jest porządek instrukcji. No, program to jest też wykonywanie instrukcji w interpreterze, czyli po jednej. Oczywiście też w pewnym porządku i nie jest to wszystko jedno, w jakiej kolejności się je wykonuje, żeby cokolwiek osiągnąć, ale można je wykonywać nie po kolei. I to w tym momencie robi się takie programowanie, takie troszeczkę jak rysowanie przy pomocy punktów. Przy pomocy punktów. Rysujesz jeden punkt, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. Rysujesz drugi punkt, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. I dopiero jak narysujesz w ten sam sposób tysięczny punkt, to się okazuje, że się jakiś obraz pojawia. Obraz się pojawia z tych punktów, ale rysowałeś się w takiej kolejności, czy rysowałaś w takiej kolejności, że po prostu nie było wiadomo, co ty rysujesz. Co z tego w końcu wyniknie. I mniej więcej tak pisałem program ostatnio. Co mi przyszło na myśl, to zapisywałem i uruchamiałem. Uruchamiałem, pozbywałem się wszelkich błędów syntaktycznych, czyli jakichś tam literówek, przekłamań znaków czy liczb, aż się udało, że tak powiem, rozpocząć program i zakończyć go poprawnie. Jakikolwiek malutki fragmencik. Jak wykonałem już taki kawałeczek, który się poprawnie się wykonywał, no to następnego dnia pracowałem nad w tym samym pliku zapisane były jakieś kolejne instrukcje i kolejnego fragmenciku. I wtedy kompilacja powodowała, oczywiście poprzednią sekwencję zakończałem instrukcją stop, czyli koniec i halt i w ogóle nie ma dalszego rozszyfrowywania programu ani wykonywania go. Natomiast no jest możliwość wykonania jakiegoś innego fragmentu tego samego pliku, no bo ten plik źródłowy, czyli ten, w którym się pisze program, to w nim mogłem pisać i potem kompilować ten sam plik, więc w związku z tym nie musiałem ustawiać wszystkiego, całego środowiska, ustawiać na inne programy, zmieniać nazw, tłumaczeń, nie zajmować się pierdołami po prostu. Tylko mogłem cały czas jednym przycisnięciem klawisza uruchamiać ten sam plik. Ten sam plik, który się coraz bardziej powiększał, ponieważ każdego dnia realizował jakąś kolejną mikrofunkcję. Mikro ciąg poleceń, który musiał się całkowicie zakończyć, dać wyniki na ekranie i po prostu no, spełnić swój cel do końca. No i tak z tych kilkunastu, kilkudziesięciu dni składają się takie fragmenciki kodu, zupełnie nie po kolei, zupełnie gdzieś nie wiadomo gdzie
umieszczone, nie wiadomo gdzie się zatrzymujące. Taki właściwie program dla Androida, gdzie można w jakiś sposób wywołać jakiś fragment kodu, jak się pokaże mu, jak gdzie i który fragment kodu teraz się akurat chce wykonać. No i tak sobie potem zacząłem uporządkowywać ten program w ten sposób, żebym jak zaglądam do tego pliku źródłowego, jednego jedynego, w którym cały program powstaje, to żeby w tym momencie jakoś mi się przyjemnie na niego patrzyło, żeby się na niego przyjemnie patrzyło i żebym miał taki ogólny pogląd na to, co już jest zrobione, a czego jeszcze nie zrobiłem, co jeszcze mam zaplanowane na przykład do zrobienia. Bo jakieś tam ciągle myśli mi się pojawiają, coś chciałbym oprogramować, coś chciałbym sprawdzić, coś chciałbym wyliczyć, o czymś chciałbym się przekonać i w tym momencie planuję dopisanie kolejnych fragmentów tego kodu, który jednego dnia da poprawny, ostateczny, końcowy wynik, który mnie usatysfakcjonuje tego dnia i będę wiedział to, czego się chciałem dowiedzieć za pomocą programu. Za pomocą programu. No i tak w ten sposób mi się rodzi ten kod. Powstaje oczywiście z tym można, planując jakieś bardziej skomplikowane przedsięwzięcia informatyczne czy programistyczne, to nie trzeba stosować tej metody. Ja sobie ją tak robię, że tak powiem, w celach się nawet bawię swoimi błędami. Czyli jak gdyby, kiedy jakiś fragment kodu mi się uruchamia, to próbuję się i jak on się zachowa w momencie, kiedy ja go troszeczkę zmienię i czy przypadkiem nie będzie wtedy błędu, a jeżeli będzie, to jaki błąd i co się da wywnioskować z informacji o tym błędzie i o tym, jaki on powinien być zmieniony i poprawiony. Czy tam komuś brakuje, czy tam kompilatorowi brakuje cudzysłowu, czy nawiasu, czy znaku równości i w którym miejscu, bo on się zawsze czegoś tam spodziewa, ale w bardzo nieoczekiwanych i takich zupełnie niezwiązanych z tematem miejscach, więc w związku z tym no często to jest takie dosyć zabawne. Dosyć zabawne jest to w jaki sposób podążają myśli i jakimi drogami ten program stara się mnie jednak zrozumieć. No bo on się stara zrobić to, co ja mu polecam, czyli jak gdyby stara się doprowadzić do poprawnego skompilowania, do poprawnego wyprodukowania wersji wykonywalnej, czyli żeby dać jakieś wyniki, których ja tam się pewnie spodziewałem. Nie, on tego nie wie, czego ja się spodziewam i po co mi te liczby. Ale stara się no przynajmniej zrozumieć, co ja do niego mówię, co ja do niego piszę, co ja mu mówię, co ja mu przekazuję, czego ja bym tam właściwie chciał zyskać od tego programu. Porządek. Czyli porządek to jest taki, że może być zupełnie po kolei, albo jest po kolei 1000 razy po kolei. Malutkie kawałeczki po kolei, 1000 dni, 3 lata. Malutkie kawałeczki po kolei. Po kolei, instrukcje po kolei muszą być wykonywane. I tak sobie rozmyślałem o tym programie. O tym rzędzie, porządku, programowaniu, kolejności. Wykonania różnych poleceń. Już nie mówiąc o tym, że jak gdyby starałem się abstrahować, czy nie interesować się tym, czego dotyczą polecenia. Bo te polecenia są na pewno nie moje. Ktoś ode mnie czegoś chce. A jak gdyby mnie to nie interesuje, bo ja chcę sam od siebie czegoś. Także sam czegoś od siebie chcę. Przede wszystkim od siebie, od innych chcę, tylko nie chcę. Nie chcę, tylko cieszę się, że coś.
Czyli cieszę się, że mogę istnieć, żyć, wykonywać swoje polecenia, które są dla wszystkich takie same, w związku z tym dla mnie też. Nawet jeżeli o nich nie wiem, to one są takie same. Dziękuję.